Witam ponownie. Jesteśmy w jaskini, którą znalazłem przez przypadek. Co tu może być? Nie jestem pewien. Więc przywołujmy sobie ryba. Wow, to fuck! Już napierdalają. I Krzycha, niech tam idzie. Wow, tam coś się dzieje, to ważnego. Wow, to fuck! Kurwa, kurwa, co to jest? Ekipa! Trzeba go potraktować kurwa kijem do pleca. Co to za gościu? Skąd ty żeś tu się urwał? Wow, to fuck! Strzelają w plery. Trzeba uważać. Rozkolnikom pomóż mi! Zbutujmy dziadę. I co, cwaniaku? Urba, trionie z innych. Bo on tylko złapał na kogoś innego, ale... To ja bym sobie... Wrzucił właśnie to zaklęcie, które będziemy jeszcze obrażenie zadawać. Dodatkowo. Takie mini-łamowe. Kiedy on mnie trzepie, albo ja mnie trzepię. Wrzucił Ulbatrona. I zobaczymy, kto tam z tyłu fireballsami wszystko. Ej, kurwa, mojego kija! Wiecie, żrej to! Żrej! Ujebany Ulbatron. Ulbatron. Rugata muszla. Fajny temel. Nawet stafik. Dobra, poślijmy tam jeszcze parę kumpli. Pierdalają. Tym jarzynem z bazy. Wow, widzę, że trochę na koksami jeździłem. Łucznika tu damy. Ziomka do tankowania. I dwie kobiety tankowane. No, petycji. Dziwawic jest. Patrz mi się. Ale go klepią. Dlatego trzeba było utruć sobie na to. Kurwa, on jest odporny na trucizny. Na obrazie. To nie jeszcze do mnie strzela. Niego tam zaszlachtują. Zaraz spróbujemy. Nie, nie mogę trafić. Nie wiem, że idzie jeszcze szlachtowanie wyborczone. Aż kurwa level dostałem. Kipa na swoim Ulbatron. Co to masz za kurwa paływał? Amulet. Fajny. Nekromancki kostur czarnoksiężnika. No. Tylko, że nie mam wpakowane w szkołę nekromancji. Dobra. Ekipa, idziemy dalej. I co to wszystko? Cicho, tu coś jest. Jakiś teleporter chyba dalej. Druga część szklanej mapy. Taki typ, że szklana mapa będzie mi później potrzebna. Do czegoś bardzo ważnego. Aha, już wiem, o co chodziło w tej zagadce. No dobra. Ale to przekonacie się później, kiedyś tam w kolejnym odcinku z odcinków. O co chodziło z tą szklaną mapą.
odważnie kroczymy dalej. Milczą lecz. Kroczymy, kroczymy. Tutaj właśnie, tutaj był mój cel. Starą destylarnię odkryć, bo tutaj, właśnie przy starej destylarni, później będę miał też dosyć ważne zadanie. Idziemy teraz do Jerego, którego nie ma. A kurwa. Rychu, weź idź tam zatem z niedźwiedziem. Ej, Rychu, tam! Strzelaj! No kurwa. Ze w świetliki strzelam do chuja. Jest niedźwiedź, nie? Come on! O kurwa, pulnął się drugi. Nie, odnośnie... Właśnie, Jerego nie miało być, także... A ten tam poszedł gdzie indziej jeszcze. Ale sobie weźmiemy z tego. Że nawet przyjemnie się na tę grę, tak jak kurwa, po dość potężne AOE, które jest dosyć efektem tego, że robię to niechcące. Jerego nie miało być, więc możemy spokojnie okraść piratów, zapasy. No i chyba na to będziemy kończyć, chociaż nie, w sumie zapasy piratów okradniemy, ale mamy już ten sadło z niedźwiedzi, czyli po okradzeniu zapasów piratów. Wow, z dupy strony przyszedłem trochę. Po okradzeniu zapasów piratów wrócimy się na statek, ale jeszcze nie będę gadał z tym wziomkiem, bo wyczuwam dłuższą rozmowę. Pogadamy sobie... nie ma nikogo. Pogadamy sobie z Nailsem o łodzi chwilę później, czyli w następnym odcinku. Zobaczymy, czy nam naprawi łódkę. Melwikowi nie zaniosę jedzenia, ponieważ za daleko jest. Wracamy na wędrujący gniew i widzimy się